pododdziały Baszość, na prawo Basz. Młodszy brygadier Kusz melduje pododdziały pożarnicze do uroczystej zbiórki z okazji Dnia Strażaka. Podniesienia flagi państwowej. Marsz! Poczet flagowy. Z okazji Dnia Strażaka flagę państwową podnieść. Witam na uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka. Naszym apelem włączamy się w 321. obchody Święta Ogniowego. Pragnę serdecznie powitać przybyłych na dzisiejszy apel. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z dnia 14 marca 2023 roku nadał odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej jednemu funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej. Odznaczony przed Frontszyku Wysław. Obręczenie odznaki w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji proszę zastępcę śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Mirosława Synowca, basyście komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Wrzora, brygadiera Marka Idziebu. Brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej otrzymuje aspirant Tomasz Łobos. Odznaczony do szyku stop. Sekcyjny Damian Konieczny. Sekcyjny Michał Staszyk. Stopień starszego strażaka otrzymuje strażak Wojciech Dębek. Boże Wszechmogący, prosimy, byś pobłogosławił, uświęcił ten wóz strażacki wszystkich strażaków, którzy będą nim ratowali ludzkie życie. Prosimy, by święty Florian wyjednał u Pana Boga te łaski, które są tak ważne dla was, waszego zawodu, posłannictwa, waszej misji. Bogu na chwałę i ludziom na pożytek. Państwo posłowie, samorządowcy, ale przede wszystkim główni bohaterowie dzisiejszej uroczystości, funkcjonariuszki, funkcjonariusze, druhny, druhowie Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych i wszyscy mieszkańcy Żor, powiatu żorskiego, wszyscy goście. Jestem
niezwykle szczęśliwy, mogąc tutaj dzisiaj być. Bardzo dziękuję za zaproszenie, ale przede wszystkim chciałbym podziękowanie do strażaków, do Państwa, którzy codziennie z narażeniem własnego życia dbacie o nasze bezpieczeństwo. Dzięki temu, że Wy macie tę odwagę, że Wy jesteście gotowi ryzykować swoje zdrowie, swoje życie, wchodzicie w najbardziej niebezpieczne miejsca, my wszyscy czujemy się bezpieczniej. I za to wszystko każdego dnia my jesteśmy Wam winni podziękowanie. Dzisiaj tak naprawdę jak Polska jest z czegoś znana, z tego, że polscy strażacy są zawsze tam, gdzie ich potrzeba. Jeżeli jest jakakolwiek katastrofa naturalna, czy to u naszych sąsiadów, czy na drugim końcu świata, Polska bardzo często wysyła tam pomoc. Byliśmy, mówię tutaj o Polsce, ale to byliście Państwo, w miejscach największych katastrof naturalnych. Niedawno w Turcji, w Syrii, potem strasznym trzęsieniu ziemi, ale wcześniej na całym świecie, pożary w Szwecji, w Grecji, w Czechach nie tak dawno temu. I dzięki temu moja praca też jest łatwiejsza, bo tak naprawdę żaden dyplomata nie jest w stanie osiągnąć tego, co jest w stanie osiągnąć polski strażak, który ratuje ludzi z poświęceniem swojego życia.